dzisiaj gościem na turnieju Orlen Beniaminek Krosno Cup jest szanowana postać polskiego futbolu, pan Miłosz Stępiński, trener reprezentacji Polski Kobiet i profesor uczelniany, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Witam państwa serdecznie, witam panie redaktorze. O, dzisiaj się przemieniliśmy w redaktora, ale to właśnie tak ma być. Trenerze, jak, skąd w ogóle tutaj pojawienie się w Krośnie i skąd pan się tu znalazł dzisiaj u nas? A znalazłem się na zaproszenie prezesa Podkarpackiego Związku, prezesa Golby, ponieważ był tutaj, była gala piłki pod okręgu Krośnieńskiego, ale też między innymi też właśnie turniej, który organizowany, gdzie występuje zespół z mojego miasta, Arkonia Szczecin. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda, tym bardziej, że fama dotycząca szkolenia w Beniaminku Krosno dotarła już do Szczecina. Nie tylko dotycząca szkolenia chłopców, ale również dziewczynek. Także chciałem zobaczyć, jak to wygląda, zobaczyć, jak wygląda to infrastruktura. Poznać ludzi stąd, bo małe miasto, 40 tysięcy, a szkoli tak jak nie jeden 200 czy 300 tysięcznik. No, dziękujemy za te fajne słowa, bo przed chwilą też tutaj sobie w kuluarach rozmawialiśmy o futbolu dziecięcym, młodzieżowym, o pracy z kobietami, także jest dużo inspiracji od trenera. Ja tak chciałem spytać, trenerze, czym jest, jaka jest różnica między właśnie taką pracą z chłopcami, z dziewczynami, jeśli chodzi o prace trenerskie w kadrach Polski z chłopakami, z dziewczynami, bo trener ma tą swoją historię bardzo bogatą, tak, i Widzew, i Szczecin, tak, i Pogoń, i wiele, wiele klubów, z którymi pan współpracuje. Teraz już na samym szczeblu, na samej górze reprezentacja polskich kobiet i w czym to jest ta taka różnica? Przede wszystkim w jakości, no bo pracując na najwyższym poziomie, czyli w reprezentacjach narodowych, czy w klubach na najwyższym poziomie, ma się do czynienia z zawodnikami, którzy prezentują najwyższy poziom umiejętności, więc to jest zawsze dla trenera wygodnie, jeżeli pracujesz się z zawodnikami, którzy są wyselekcjonowani, którzy są na najwyższym poziomie. To jest jak gdyby taki plus tej pracy, bo jest oczywiście grono trenerów, ogromna armia, większość, którzy pracują w tak zwanym tym grassroots, czyli na początku, którzy pracują z różnymi zawodnikami. Natomiast tutaj ja miałem tą przyjemność i ten przywilej, że mogłem pracować z tymi wyselekcjonowanymi. Jeżeli chodzi o pracę z dziewczynami, a z chłopakami, no to ja jestem z tej pracy z kobietami zadowolony. Dlatego tym bardziej cieszę się, że tutaj taka dobra praca jest robiona z dziewczynkami w Beniaminku, że tak wiele ich jest chociażby w projektach Polskiego Związku Piłki Nożnej. Liczę tylko, że ten projekt będzie się dalej rozwijał dla dobra polskiej piłki kobiet. No to też fajne, bo dużo takich fajnych inspiracji od trenera Stępińskiego dostaliśmy. Ja też chciałem zapytać, no bo ta pana kariera tak naprawdę i ten rozwój jest bardzo ciekawy, bo miałem okazję, przyjemność w wcześniejszych latach robić kursy UEFA A, czy trenera pierwszej klasy tam w Białej Podlaski, kiedy tutaj ciekawe rzeczy właśnie z trenerem, wywiady wspaniałe i prowadzenie zajęć i to się rozwijało, minęło kilkanaście lat i trener do tego doszedł, to no, mnóstwo musiało być pracy i wyrzeczeń. Jak to trener ocenia, jakby się podzielił właśnie z osobami, które też będą oglądać na przykład ten wywiad, są trenerami też dziewcząt i marzą o takich rzeczach i jeszcze wiązać to praktykę z teorią, bo jest bardzo mało ludzi w polskiej piłce, którzy to robią na takim poziomie czapki z głów i tu może właśnie jakaś taka inspiracja też. Trudno mi powiedzieć, ja nigdy tego nie planowałem, po prostu to przyszedł jak gdyby sam za siebie. Uwielbiam swoją pracę, kocham ją, robiłem ją, staram się cały czas robić najlepiej jak potrafię i z czasem gdzieś to przychodzą jakieś nowe wyzwania. Najpierw w klubach ekstraklasowych, gdzie pracowałem jako asystent, potem w Polskim Związku Piłki Nożnej jako asystent, potem jako samodzielny trener, teraz znowu jako trener. To przychodzi po prostu z czasem. Nie wiem, czy można to zaplanować. Zaplanować można swój rozwój. To, że chcesz się cały czas rozwijać, że żyjesz tym, że to nie jest coś obok, tylko że to jest twoja pasja, sposób na życie i życie ci to po prostu odda. Jakie plany ma reprezentacja Polski kobiet? A, no my zaczęliśmy dobrze meczem z Hiszpanią, siebie zremisowaliśmy. Teraz czeka nas mecz 7 marca z Mołdawią siebie, wyjeżdżam do Azerbejdżanu 12. No i ja tutaj może to zabrzmi skromnie, nie liczę na nic innego jak komplet 6 punktów z tego meczu, bo jeżeli chcemy grać w finałach Mistrzostw Europy, to przy całym szacunku dla przeciwników takich jak Mołdawia, Azerbejdżan, ale musimy zdobyć z tych obu meczów komplet punktów. To jest nasz cel na najbliższe zgrupowanie w marcu. Dziękujemy serdecznie za w ogóle wizytę. Jest to duża inspiracja dla naszej całej Akademii Piłkarskiej Beniaminek Krosno. Dużo fajnych pomysłów, które będziemy próbować wcielić w życie. I no, z serca się bardzo cieszymy, że taki człowiek też mógł gościć u nas w Krośnie. A ja się cieszę, że mogłem tu być. Życzę wszystkiego dobrego, powodzenia.